Każdy z nas ma w ręku pędzel do malowania, do rysowania, żebyśmy stworzyli wszystko, czego tylko zapragniemy, w sensie narysowali, bo to się pojawi. Co tylko sobie wymyślicie, wyobraźni własnej, no to będzie. Tylko trzeba dobrze to narysować. Ej, dawajcie, na początek zróbmy we trójkę wyścig. Sebek jest nowy, on będzie się uczył rysować. Ciekawe, co on narysuje i ciekawe, co się pojawi. Ścigamy się, trzy pędzle na apeczkę w górę, zobaczymy, kto wygra. Widzowie, czy wy klikniecie apeczkę w górę, czy my, jako pędzle, podbiegniemy sobie do tego pierwszego budynku. Za 3, 2, 1, start, go! Dobra, będę pierwszy. Nie klikniecie apeczki w górę, pędzle wygrają z widzami. Grałem. I bum, wygraliśmy, patrz, jestem pierwszy pędzlem, tutaj już rysuję. Łapeczkę w górę rysuję, no oczywiście na start, patrzcie, o taka łapeczka, czekaj, troszeczkę mi się... Trochę mi się nie udała, może to nie jest łapeczka w górę. No tak średnio bym powiedział, ty to ja ale chyba widzowie, lepiej. Jak wy wiecie, no to kliknijcie, nie? Wbijamy 30 tysięcy łapek pod poprzednim filmem w liście, 20 tysięcy, wam się to naprawdę spodobało. 200 tysięcy wyświetleń w jeden dzień, więc robimy z tego drugi odcinek. Jeśli pod tym filmem wbijecie kolejne 20 tysięcy łapek, to nagrywamy trzeci odcinek. O, i przycisk subskrybuj, też pamiętajcie o subskrypcji właśnie też z dzwoneczkiem. Jak już lajkujecie, to subskrybujcie, wbijamy milion, możecie mi przy tym pomóc. Dobra, zaczynamy, rysujemy. Wszystko, co narysujemy, to się pojawi. Czego tylko zapragniemy. Dobra, weźmy się, oddalmy. Niech każdy rysuje sobie osobno swoje rzeczy. Ja rysuję w tym miejscu, ja na płaskim, Sebek tutaj sobie rysuje, ale ja na drzewie. Sobie tu rysuję. Okej, rysujemy, co tylko byśmy chcieli. Ja narysuję pierwsze może na starcie mieczyk, albo nie, coś innego. Ja narysuję sobie kulę. Wszystko jest kwadratowe, ja narysuję okrągłe, żeby to była kula zielona. Wypełnię ją nie zielonym oczywiście kolorem i mamy taką kulę, nie? To nie jest kwadratowe tak jak w Minecrafcie, klikam OK i mamy zieloną prostą kulę. Zobaczmy, czy kula zielona pojawi się w Minecrafcie. Uwaga, obracam się. Jest kula, patrz, normalnie się pojawiła, mam kulę. To jest okrągłe, to działa, widzicie? Tutaj w postaci kuli. Ej, chłopaki, czyli okrągłe. Ja narysowałem fotel, patrzcie. A Alek narysował fotel. I dostałem fotel. I dostał fotel, taki sam jak narysował. A ja narysowałem kość i dostałem kość. A Sebek narysował kość taką samą. I dostał ci kość? I wyrzuć i dostał kość. Nie no, to jest słabe. Weźmy, narysujmy coś lepszego, nowego dawajcie, nowe rzeczy, nowe? A nie jakieś dobra. Tam fotele, kości. Sebek, postaraj się, a nie dobra. Tam jakieś, weź ale narysujcie ja takie coś jak ja. Ja teraz mogę siedzieć przynajmniej cały dobra, odcinek ja sobie to teraz. Podnaszam, patrz na to, rozwalam, wow, jak to się rozwaliło dziwnie. I tą kulą, to jest gimbal jakby, jak ja trzymam to, ej, patrz na moją rękę, chłopie, jak to wygląda. Ale z kosa. Czekaj, dobra, ja rysuję. Drugi rysunek, zaczynajmy z drugim rysunkiem. Możemy sobie wybrać oczywiście rozdzielczość, na jaki chcemy rysować. Ja wybieram 32x32 i narysuję sobie teraz, uwaga, połączony kilof z siekierką. Rysuję, czekaj, wybiorę sobie kolor, coś takiego, bo tutaj możemy sterować sobie kolorami po prawej stronie. O, coś takiego to będzie idealne w sam raz. Rysuję sobie tutaj taką podstawę jakby, taki kilof, nie, tutaj. O, jest prościutko równo, o to mi chodziło. Tu jest, widzowie, na dole siekierka połączona z kilofem. I siekierka jest diamentowa i kilof jest diamentowy. To musi być połączone, uwaga. Obracam się. I jest. Dostałeś. Połączone. Wow, no nieźle, mamy kilof połączony z siekierką, widzicie? Tak jak chciałem, tak się pojawiło. Ej, co tam jest w ogóle? To jakiś grzyb chodzi. Ja go rozwalę! Wow, co ty nawalasz, co ty masz? Dostałem broń laserową, narysowałem ją. Ej, nawalaj we mnie, patrzcie co Alex narysował. On stworzył jakąś broń i wow. Patrz, tutaj ją narysowałem. No tak jak na rysunku, niezła. Tylko mnie nie nawalaj. A zobaczmy, co sobie. Łóżko Sebek narysowałem. Łóżko, fy! Mam łóżko. Mogę się położyć. I dynię narysował. Łóżko? Nie no, ci nic da, nie, to jest słabe. Dawaj Sebek, postaraj się. Ja teraz sobie wezmę tego kilofa połączonego z siekierką i to się nazywa kilof siekierkowy. Taka jest nazwa tego narzędzia, którego narysowałem. To jest kilof, patrzcie, z siekierką. Jak to jest połączone po prawej stronie, wow. No nie, no to tak jak narysowałem, nie? A weź mnie uderz. Czyli mogę nawalać tym... O, już wow. Dostał. Mogę tym chyba rąbać oraz kopać, nie wiem, ale jakoś to nie przyspieszyło. Ej, nawet szybko nie, jest. No, szybko, czy bym powiedział, jakoś słabo, to dziwacz nie działa.
Ale fajnie wygląda, ty kozak to jest. Możemy sobie to później wykorzystać. Dobra, rysujmy dalej. O, sobek wszedł. Weźmy się w garść. Musimy okay, dużo rzeczy, lecimy. Sporo nowych narysować. Jak najlepsze, dacie radę. Dobra, ja uwaga. Siadam i rysuję. Wymyślę sobie jakieś jajko, może jakieś dziwne jajko kolorowe. Może mi się takie pojawi. To jest jajko, którym możemy zrespić sobie jakiegoś moba. Ale weźmy go, pokolorujmy. Może coś żółty kolor. Tutaj mam taki żółty. Damy troszeczkę żółtego u góry. Jakieś tęczowe jajko. Ciekawe, czy wyjdzie. Jestem mega ciekawy. Dobra, tutaj będzie teraz niebieski. Załóżmy na środku. Taki kolor sobie. Okej, dajemy na środek ja niebieski. Ja podwójny kilo. A jak to jajko mi wyjdzie, nie? To będę w szoku, nie? Ja nie wiem. Czekaj, bo to tak dziwacznie rysuję. Patrzcie. To nie jest niebieski. I później dam sobie, nie wiem, czerwony. Czerwony akurat lubię kolor, więc ja sobie dam teraz to na czerwono pomaluję. Ej, co ja robię? Mogę to film zapełnić XD. A ja to tak klikam sobie. No, zapełniłem. I narobię, o nie, czekaj, tak nie chciałem, żeby wyszło, oj, czekaj, bo tu pomyliłem się. Jest to gumka może? Dobra, teraz pięknie i tutaj wezmę sobie, jest. Nie wiem, chyba jest. Dobra, dajemy tak i okej, to jajko, i dam jeszcze takie czarne plamki, bo te jajka chyba mają takie plamki, nie? O ile mi się kojarzy, te no, jajka, mają, które się respi. Jest, jest to jajko, normalnie działa, patrz, to jak narysowałem, żółte u góry, jest żółte, niebieskie, jest niebieskie, czerwone i jest czerwone. Faktycznie, lol. No. Takie same jajko, takiego samego koloru, patrzcie. I to się jakoś nazywa, uwaga. A weź to postaw. Ja chyba to mogę rozkluć, czyli uwaga, rozbijam, 3, 2, 1, bum. I co to jest? Co to jest? Co się zrespiło? Jakaś żaba jest. Żaba, chodź tutaj. Żaba. Ej, cześć, stój, gdzie ona? Patrz, jak ona nawala, jak ona skacze. Wow. Ej, nie uciekaj. Uderzyła mnie. Zatruła mnie. Ej, uderzyła go. Zatruła cię na 3 sekundy jeszcze. Ale dziwna żaba, patrzcie na tą żabę, jak ona skacze w ogóle. A zobacz, co ja narysowałem, o tu. Okej, patrzę, zobaczmy, co on tutaj ma. Co to jest? Jakaś komoda jest. Jakaś komoda, szafka? Szafka działa, może sobie przedmioty tutaj schować, te rzeczy. Na przykład broń sobie schowam, ten kilof narzędziowy sobie położyłem tutaj, jest tutaj w szafce jak coś. To pamiętajcie. A ja narysowałem taki kilof podwójny, patrzcie na to. Co jest? Co on narysował? Wow. Patrzcie na... Ja, kilof podwójny. Jakie super, nie? Wow, no nieźle. A gdzie masz rysunek? Rysunek mam tutaj obok mojej lasera. Aha, faktycznie, ej, taki sam jak na rysunku. To zgadza się, patrzcie, jest tu kilof podwójny, na rysunku też taki był, więc tutaj też się pojawił. Ale fajny, kozak. Nie? Podwójny kilof. Teraz będę szybciej kopał, pa. Kopiemy raz, dwa. Ej, spodwójny. Ja bedrocka tym rozwalę, jak nie? Ty tym machasz w ogóle. Ten kilof jest taki duży, nie? Dobra, no. rysujmy dalej, zobaczymy, co się następnie pojawi. Takie coś trapowe bym powiedział. Dam tutaj coś takiego szarego. Popatrzcie, tu dam szarego sobie na tych końcówkach. I dam na dole takie jasno białe. Czekajcie, muszę wybrać odpowiedni kolor. Czyli musimy, no chociaż ten kolor tak się, wiecie, pojawi, jaki będzie na rysunku. O, coś takiego. O, tak. Tak właśnie chciałem narysować kolce. Jestem ciekawy, czy kolce się pojawią, bo to wszystko się pojawia, co rysujemy. Jestem ciekawy, czy coś się nie pojawi. Uwaga, klikam OK. I to są kolce. Takie, nie wiem, takie sobie, ale już coraz lepiej rysuję. Możecie widzowie napisać w komentarzu, ocenić, jak ja rysuję. Czy według was ładnie, czy brzydko? Pięknie rysujesz. Dobra, taki coś, tak, czekaj, uwaga, patrzcie, co ja tutaj zrobię. Wyszedł mi taki długaśny ten mieczyk. Zrobiłem go specjalnie, bo ja wcześniej też taki rysowałem zaokrąglony, tylko że w postaci teraz takiego długiego, nie? Gdyby jeszcze dało, mogę go przedłużyć? Czekajcie, fajny, taki fajny plan. Patrz, prawie połączyłem, widzisz? Prawie na dwóch rysunkach. Rysunkach. Co prawda to nie jest takie idealne, piękne, widzowie, ale chciałem, żeby ten mieczyk był taki długi, zaokrąglony. Odwracam się do tyłu, odwracam się. Jest! Jest! Pa, jest, taki jest, długi, normalnie no. Działa! Patrz, długi, zaokrąglony mieczyk. Jaki dwie! Ale mi wyszedł długi! On za patrz, tobą co jest. To za miecz, chłopie, jest. Ale jaki! Widział ty kiedy taki miecz? Chłopie, dwie kratki ja za tobą. Malka z tyłu. Patrz to, Alka z tego dotyka. Wow, moje kolana. Ej, tyle mogę ci dawać. Zobacz mnie, co ja narysowałem, panie. Co to za miecz tutaj wyszedł zaokrąglony? Taki, jaki chciałem, taki wyszedł ty. Jak na rysunku, nie? No, idealny taki. A zobaczmy, co Sebek tutaj narysował. Podejdźmy. Trampolinę sobie narysował. Trampolinę ma. Aha! Ty, normalnie ja też chcę, posuń się. A ja też chcę, ja z mieczem długim skaczę, razem. Czekaj. Patrz na to, czekaj, okej, skaczemy. Ja z tym mieczem długim. Wow, jak ja się podbijam, się patrz nie na to. Ej, ale wysoko to trampolina nawala. I to serio nie, wysoko. Taka zła, nie? Ej, coraz to wyżej, jakbym skakał, nie?
do słońca, widzicie? Do słońca dawaj. Nie, dobra, dobra, wystarczy. Jak to zatrzymać? Musisz zejść chyba. Albo czekaj, pomogę ci. O, zatrzymałem się, dobra, dałem radę, dałem radę. Okej, okay, trampolina ja dosyć autko. Fajna, taka mała, ale odbijałem się bardzo wysoko. Ten miecz robi na mnie wrażenie, bo jest taki długaśny, taki bardzo zaokrąglony, no taki jak na rysunku był, nie? Jak tu wystaje, patrzcie to. O, przybliżyłem teraz wam. Lecimy, lecimy. Ziu, taki długi. Dobra, fajny. A mogę nać się nawalać? Oczywiście, że nie mogę. Okej, mogę nawalać. Zabiera nawet. No, ja autem se jeżdżę. Dobra, a tutaj damy zielony. Nie wiem, coś takiego, bo malowałem to na ten czoło. Okej, dajemy z tej strony. Czekaj, jeszcze tutaj to złączę. Jest sztabka, proszę bardzo. Sztabka taka tęczowa, kolorowa. Uwaga, odwracamy się i jest! Jest! Patrz na to, tęczowa! Normalnie, takie kolorki, które dawałem. Ale ładna. Ale super, patrzcie, mogę podnieść. I jest normalnie Spectrite, to się nazywa. Wow, robi wrażenie. Ale ten se auto narysował i se autem jeździ. A ja sobie auto narysowałem. Aka? No nieźle. Jedziesz ze mną? Dawaj na wycieczkę to, jedziemy. A mogę też usiąść, czy nie? Czekaj, a nie, mogę? Spróbuj. Nie, to jest jednoosobowe. A, no to przykro mi, jadę bez ciebie, pa. On se narysował jednoosobowe auto. A tak ładnie narysowałem, patrzcie, ładnie narysowałem. Mogę się narysować 2, 3, 4, nas jest 3, a on narysował se jedno. Bo to dla mnie auto, nie dla was. Dobra, dawaj, rysujemy dalej. Jestem ciekawy. Ej, ja bym miecz teraz położył. Elegancko. Ej, co Sebek narysował? Czekaj, podejdźmy teraz do Sebka. Co tutaj masz? Gryla! Gryla, ty. Kiełbachy dawaj! Z tej okazji. Ten wiesz, o to nie wierzy autem. Ej, uważaj. Ugrillujemy samochód. Na grillu auto, chłopie. A, ciepłe. Pal gryla. Rozpalaj gryla. Nie no, weź sobie. Kiełbachy jakieś. Kiełbachy, dobra, wyjdźcie z tym autem, no. No wyłaź. Weźcie go. Pierwszy mieczyk, tu na dole widzicie. Drugi mieczyk będzie tutaj. Obok siebie muszą być złączone. I trzeci mieczyk tutaj, w rogu. O, elegancko. Łączymy to ze sobą i dajemy teraz niebieskie. Co tam, Alek, zrobiłeś? Ja zrobiłem mieczyk diamentowy, kolorowy. Pomyliłem się. A Dania, to tak chyba powinno być. Dobra, czekaj, nie weźmy, bo mi brakuje tu miejsca. Jak patrzę sobie na boki, bo Alek tam chodzi, widzowie, to mnie rozprasza. Bo ja podziwiam, jak rysujesz. Okej, okay, aha, podziwiasz, jak ja rysuję. Teraz mi może się nie udać, wiesz? Podziwiam artystę. Może mi się nie udać, no nie wiem, czy to dobrze rysuję, ale chyba może się uda, dobra? Ja tam pięknie wyjdzie. To będzie dziwne akurat, no, ciekawe, czy to się uda. Uwaga, teraz będzie taki, nie wiem, czekaj, jak się miecz rysowało, tak coś takiego chyba, nie? No, takie do trzymania, takie na boki, a potem ostrze robisz. Ja nie wiem, czy to jest miecz, chłopie, czy co to jest, ja nie wiem, co to wyjdzie. Najwyżej nie wyjdzie. Uwaga, klikam OK. To są 3 miecze diamentowe połączone ze sobą, bo prawie jest to nie jeden mieczyk po na środku, jeden mieczyk i po lewej jeden mieczyk, nie? Czyli 3 ze sobą połączone. Uwaga, odwracam się. Są połączone, tak jak udało to mi działa się. W ogóle? Pomimo tego, że no słabo trochę narysowałem, ale i tak to Minecraft załapał. I patrzcie, mam! Wow! A we do rączki. Miecze potrójne. Ale ja wyglądam, patrzcie na to. Ale super. No nieźle, ale teraz pewnie... Ja, ekran w ogóle zasłania, czaisz, jak ja trakt sobie Chłopaki, z pierwszej osoby. Zobacz, ja mam podwójny. Ja mam podwójne, co zrobiłeś, podwójne. Sebek? Ten se kłada narysował. No, ale ładnie narysowany. Ej, patrz, jak fajnie, no. Czekaj, nie widzę, mówi, że ten jak wyścigłowa taka. Ten kłada ma sobie. O, masz tego, czekaj, uderzę. O, mogę ci dobra, nawalać. Dobra, to trzymaj skillofa. Ej, jak ja fajnie tym macham, patrz się na to. Ej, tu może do mnie wsiąść normalnie. Ej, super to jest. A te miecze moje są nieziemskie. Ja mogę bić potrójnie w takim razie. Patrzcie, jak macham, to one wszystkie pracują oczywiście, nie? Ci se jeżdżą na kładzie. Ej, ogarnijcie się. Rysujcie. Nie rysujcie żadnych kładów samochodów, jak chcę takie lepsze miecze. To ja mam taki mieczyk, patrz na mnie. No, a ty jaki se narysowałeś? O, taki o, diamentowo-tęczowy. Pokaż to. Ło, a ty masz mieczyk tęczowy. Aha, teraz no. jak ja narysowałem taką sztabkę, weź tą sztabkę i wyrzuć ten mieczyk. No, okay. No widzisz, ja taki mieczyk dałem i teraz tą sztabkę daj. Tą sztabkę. Daję, o. O, jest ta sztabka, widzicie? To jest takie podobne, bo on też narysował tęczowe po prostu, nie? Czyli kilkukolorowe. A mój miecz potrójny tak się prezentuje, wow. A miecz zagięty tak, miecz jest zagięty bardzo długi, nie? Tylko, a mój że on się kilof potrójny tak o. Wbija w ziemię się, nie? A kilof taki. No co możemy jeszcze wymyślić, żeby to zaokrąglić? Może, ej, a jakbyśmy narysowali miecz w kształcie serca? O! Ej, nie, no niemożliwe, mieczyk, mieczyk nie. sercowy. No i ja tu narysuję w kształcie... Ej, bo ja, wiecie co, ja mam dziewczynę, ja dla niej narysuję serce. Czekajcie, jak to zobaczysz, Alek, to nie wiem. No, nie, ja czekam, podziwiam. Nie śmiej się tylko ze mnie. Czekaj, dobra. Uwaga, wypełniam, bum, bum i zrobiłem coś takiego. Jak ja to połączyłem? Lol, to jest realne, żeby takie coś wyszło?
Czekaj, z tej strony damy jeszcze sobie tutaj. No dawaj, rysuj smile. Okej, klikam OK. Ja się doczekać nie mogę. Narysowałem mieczyk w kształcie serca. Tylko i tak od dołu. Takie. No od dołu, jak tutaj podejdziemy. O, teraz to się serce jest. No widzicie? No teraz mi udało się, nie? Czyli tutaj mamy... Mamy... Co jest? Serce! Wow! Gościu! Normalnie się pojawiło. Czaisz? Ja chyba śpię dzisiaj, nie? To jest sen jakiś. Wow, ej, no to jest tak jak na rysunku, tak jak chciałem. Tak, ja mogę tak podnieść? Patrz, ja to chcę. Wow. Jest, pisze, miecz diamentowy serduszkowy. Jak ja go trzymam w ogóle? Ej, uważaj, bo nie fajnie w tym. Ja idę. Ej, wejdź to serce, ale... O, ja wejdę do środka, pa. Wow, ale kozacko to teraz wygląda. Ej, jak ja cię trzymam? Chwytał mnie. Nie, no rady. Ja ci trzymam mieczu serduszkowy w środku. Cześć? Wypuść mnie. Wypuść mnie. Bo strzelę laserem. Wypuszczę cię, nie nawalaj mnie. Nie nawalaj mnie, upadnę. Jak ja macham tym sercem w ogóle. Dziu. Czekaj, do sepka podejdę. Uwaga. O, teraz on jest w moim serduszku. O, widzicie? Normalnie w sercu jest. Szkoda, że tu nie ma mojej dziewczyny Patrycji, bo ona też nagrywa. Poczekaj, bo ja rysuję, nie Patty możesz się przeszkadzać. Aha, on narysuje. Ej, to chodź, ci pokażę, co ja narysowałem. Okej, to chodźmy do Alka, zobaczmy. Wannę sobie narysowałeś? Serio? Bez wody. Lol, ej, wanna jest prawdziwa. Można do niej wejść. O, siedzimy razem. Tylko nie ma wody. Tak, i co jest? Ej, czekaj, narysuję na szybko tego, wiaderko z wodą, patrz. Aha, i co pojawi? Ej, tu nalejesz wody do środka? Tutaj. To dawaj, super będzie. Teraz, tak. Tu jest jakiś grzyb. Kto narysował grzyba? Przyznajcie się. Kilo, mam fajne wiaderko. Rysunki macie. A ten sobie narysował lodówkę? Zobacz na mnie właśnie. A, no. I lodówkę ma. Normalnie jak tutaj ma lodówkę. Dobra, podejdźmy. Co, Alek? Masz mam wodę? Mam wiaderko, no. Nalałem trochę. Nalej. Ta nalał. Normalnie siedzimy w wannie, w wodzie. Myjemy sobie stópki. Dobra, ej, wszystko jest. Ja nie wiem, co jeszcze możemy narysować. No dosłownie, co chcemy. Patrzcie, jakie miecze nam dzisiaj wyszły. No takie sobie wymyśliłem i to takie były. Widzowie, napiszcie w komentarzu, może wy macie jakieś pomysły, jakie miecze albo co możemy ogólnie narysować w Minecrafcie, żeby się pojawiło. Dawajcie swoje pomysły, piszcie w komentarzu, wbijajcie do Sebka, link macie dole, zostawcie u niego subika, nazywa się Sebek na YouTube. Klikajcie, wbijajcie do niego teraz!